Płośniccy strażacy ochotnicy wzbogacili się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, którym przejechali setki kilometrów po to, by w sobotę zaprezentować go mieszkańcom. Wspólnie z orkiestrą Dentą uczynili z tego dnia święto. Wielki dzień dla Płośnicy, bo mamy nowy samochód. Po 15 latach jednostka OSP Płośnica otrzymała nowy samochód MAN, który jest naprawdę nowoczesny, bo jest przede wszystkim elektronika, także jeżeli by coś się stało, no to trzeba wezwać serwis. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, że ten samochód będzie wyjeżdżał i przyjeżdżał do garażu tak jak powinien, nie? Czyli będzie zawsze sprawny i będzie nasi druhowie będą nieśli pomoc naszym mieszkańcom w każdej sytuacji. Wiadomo, że gmina wydała dosyć spore pieniądze na ten samochód, poprzez to jest około 500 tysięcy. Przed nami nowe inwestycje, nowe otwarcia. Za chwilę będziemy otwierać strażnicę w Zalesiu. Samochód z Płośnicy będzie przekazany do jednostki OSP w Zalesiu. I tam też mam nadzieję, że 15 lat to niby jest długi okres czasu dla samochodu. Ale przebieg jest bardzo mały, w związku z tym mam nadzieję, że strażakom z Zalesia będzie służył następne lata i będzie mieszkańcy będą, nie tylko tej miejscowości, ale też sąsiedzi, będą czuć się bezpiecznie. Bo jeżeli samochód jest niezawodny, to jest już jest pewien sukces. Wiadomo, że muszą być druhowie przygotowani do niesienia pomocy, a oni są przygotowani, bo mają szkolenia i są przygotowani na każdy dzień. Piękny wóz, wspaniale wyposażony i będzie służył naszym druhom na pewno przez wiele lat. Montaż finansowy, 50% środków było z budżetu państwa, czyli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Większość pozostałej kwoty dokładała gmina Płośnica, 150 tysięcy powiat działdowski, także również nasz udział. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy dołożyć do tego auta i doposażyć gminę Płośnica, a przede wszystkim jednostkę OSP w Płośnicy w tak wspaniały, piękny nowy samochód. Mam młodzieżową drużynę tylko w Niechoninie. Chciałbym, żeby taka drużyna jeszcze powstała przede wszystkim w Płośnicy i Wielkim Łęcku, bo tu są jednostki z KSRG. W związku z tym w tych jednostkach taka młodzież powinna być przygotowana i powinna później dalej zasilić szeregi do już starszych druhów. Samochód stoi już w garażu OSP Płośnica, ale oficjalne przekazanie i poświęcenie będzie miało miejsce w maju. Na relację z tego wydarzenia zapraszamy już dziś.